Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Dark Souls 3. Po ostatnim odcinku PvP-owym. No, właściwie to cały dzień PvP-owałem. Większość z tego nagrałem, ale już bez komentarza. Może wrzucę jako jakiś osobny odcinek. I co? Mam, myślę, wystarczająco dużo listków, żeby tutaj zdobyć drugi poziom przymierza, jeśli to tak działa. Nie wiem, ile potrzeba, czy 20? Może więcej. Ale zobaczymy. Mamy też co? To jest zaraz dowód otrzymanej umowy, że błękitny strażnik pokonał mrocznego ducha. Ke? Czemu ja tu mam? A, to okej, okay, to może kiedyś tam byłem tym strażnikiem. Mamy blade języki. Mam też, co ciekawe, blady rozdwojony język. Użyję, by zdobyć dwa blade. Dowód, że intruz czerwonego oka z powodzeniem odparł atak błękitnego ducha. No to jest ciekawe, że dodatkowa nagroda. Ci, którzy polują na mroczne duchy, przyjmują imiona bogów w sposób zgodny z dawną drogą błękitu. Dowodem na co są ich rozdwojone języki. Jeszcze jakieś kajdany kręgosłupa. A, mamy też parę słonecznych medali, bo inwejdowałem czerwoną kulką, będąc w przymierzu Sunbrosów, czy jak to tam się właściwie nazywa? No, jak to się nazywa? Wojowników Słońca? Jakoś tam, no. Przez co mamy bardzo fajny czerwono-żółty kolor. I dostajemy słoneczne medale. Otrzymywane przez członków przymierza Wojownika Słońca za zwycięstwo nad ostatecznym przeciwnikiem po przyzwaniu. No, ten sam medal otrzymuje też osoba przyzywająca. Znajduje się na nim ciepły, święty symbol Słońca. Znajduje się na nim święty symbol Słońca. Jest lekko ciepły w dotyku i przypomina o wielkim zaszczycie wspólnego zwycięstwa. No trochę dziwne, że to przy atakowaniu się też dostaje, ale okej. No i tak, dużo trawek. Więc zobaczmy, co dostaniemy za jakieś kolejne poziomy przymierza. Nie wiem, ile dać na początek z 5. Zakrzywiony miecz starego wilka. Podoba mi się. Zaraz zobaczymy, ale najpierw dam kolejne 10. Niestety. To już nie wystarczy. Chyba. Na wyższy poziom. No dobra. Miałem nadzieję, że jednak, ale nie. Czyli co, nowa broń? O Boże, 19 siły, 25 zręczności, to może być coś ciekawego, dobrze się ze zręcznością skaluje. Ma spore wymagania siłowe. Zakrzywiony miecz skrywający duszę starego wilka, będącego towarzyszem ogarów Farona. Jest niczym bestia na polowaniu, wzmacniając atak i przywracając życie za każde kolejne trafienie. Umiejętność wilczy skok. Wcinasz się we wrogów obrotem, a potem odskakujesz przed ripostą, by wyprowadzić silny atak. Intrygujące. Nie wiem, czy też czytałem Kilo w pustyni na nagraniu. Preferowana broń żółtopalce i Hazel. Podwładnej Rosarii, a może i czytałem, pustynnej biedaczki, chciałem powiedzieć, badaczki. To zarówno broń, jak i czarodziejski kostur widnieją. Tak, chyba czytałem. Drobinki dawnych zaklęć. No ale ten miecz mnie intryguje. Sprawdźmy zaraz. Może... No, w ten sposób. Nie będę mógł go używać. 75, dobra. Wygląda ładnie. Standardowy mniej więcej tutaj atak wielkich mieczy. Ile to waży? Tak ogólnie? 13. O, sporo. Ale wystarczy. Będę w stanie go nosić za jakiś czas. Silny atak. Duże zamachy. Z rozbiegu cięcie takie, z przewrotu, to jest istotne. Dosyć dobry atak.
Nie ma jakichś takich dziabnięć. No ale cóż, to zakrzywiony miecz w końcu. A oburącz? Łatwo kosić duże ilości wrogów, albo no, łapać przeciwników w zasięg. Co? Chwila. Jak wygląda ta umiejętność? Czyli to jest takie coś, a potem... zaraz, jak to tam było w opisie? Wilczy skok. Potem odskakujesz przed ripostą. Czy to ma jakieś combo? Nie, spamuje lewy i to jest zwykły atak. Czyli pewnie trzeba normalny atak, nie? Lewy trigger i prawy trigger. Aha, okej. Okay. Chyba widziałem kogoś, kto używał taki miecz. Kiedy tam walczyłem w lesie. Jeszcze raz sprawdźmy. Lewy trigger, prawy trigger. No, dosyć ciekawe. Pewnie się ulepsza, nie wiem, tytanitem migoczącym albo lepiej, nie wiem, łuskami. To w sumie jest bossowa broń tak na oko, mniej więcej taka jakość. 140 bazowe obrażenia. Dobra, na razie wracamy do katany. Wracamy do mojej tarczy. Możemy założyć łuk. Mam 14 tysięcy tusz. Tam w sumie drugie tyle chyba straciłem po drodze na PvP-owaniu. Więc pójdźmy do kapliczki. Jakiś level wrzucić. Przy okazji, czy fakt, że no kilka razy umierałem, bo tam stawałem się człowiekiem poprzez inwazję i potem ginąłem od innych napastników. Ciekawe, czy jeżeli wiele razy ginąłem, to będę mógł wiele razy sobie polewelować u Joela. Czy on jest tutaj? Czy... nie, nie ta strona. Trollololo. Tobie chyba już dałem rzeczy. Nie wiem. Za bardzo piromancja mnie na razie nie interesuje. Nie mam żadnych estusów. Ani takich rzeczy, prawda? Nie. No dobra. Czy Greyrat może ma coś nowego? Nie sądzę, ale strzał dokupimy. Na pewno, bo troszkę ich zużyłem. No i pewnie tyle. Ognistych mamy jeszcze dużo. W zasadzie ich nie używałem. No dobra, dużo. Względne pojęcie. To jest też ciekawe. DD. Mógłbym tego używać. Wcale nie jest taki ciężki, cholera. Duże bazowe obrażenia. Jak umiejętność lodowe ostrze. To właściwie no, można by się tym zainteresować. 6000. No ale nie po to przyszedłem. Aha. Efekt pustego mam 40 już, cokolwiek to jest. Dobra, na razie jeden poziom. O, mogę jeszcze raz? Ale nie ma nic do powiedzenia. Dobra. Oho. All will soon be clear, my good lord. Wszystko będzie jasne. All. Co, już nie mogę? Be safe, our lord. Nasz władco. Coś tu się dzieje ciekawego z nim. Skoro coś się dzieje, to będę kontynuował robienie tego. Okej. Okay. Czyli co, już mam wystarczająco? Nie wiem. Odpocznę przy ognisku, może go zresetuje się wtedy. Odpoczynek nic nie dał, musiałem się teleportować tam i z powrotem do innego obszaru. Czy on nie żyje? Co?
Okej. Nie kupiłem od niego wszystkiego, chociaż w sumie wydaje mi się, że ten drugi czarodziej miał wszystkie jego czary, również Joela. Dzień dobry. Coś ty za jedna? O, oh, prithee. Art thou good Joel's master? I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Joel's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Hmm. Another matter. Thou art a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Okej. No. Okej, ona chyba sprzedaje jego czary, bo wydaje mi się, że kupiłem magiczną broń od niego. Księga Braillem z Londoru za jedyne 50. Zatrute noże. O, wow, czy to jest mroczna dłoń? Tak. Ładnie. Kamień oczyszczenia. Leczy efekt pustego również. Cokolwiek to jest. Efekt pustego. Nie wiem, czy to jest... Fakt, że się zamieniam w pustego. Znaczy moja postać. Strzały dusz, tak. Dobra, przeczytajmy opisy. Popielaty kamień z zamkniętą wewnątrz czaszką zmniejsza, tak. Mieszkańcy Londoru, krainy pustych, używają tego skarbu, by udawać zwykłych ludzi. Czasem pustym udaje się oszukać samych siebie i zaczynają zwalczać sobie podobnych. Noże używane przez skrytobójców z Londoru, krainy pustych. Na użytą truciznę mówi się żartobliwie krew pustego. Pisana Braillem księga z Londoru, której treść opowiedziała Lilian z Czarnego Kościoła. Księga ta została zakazana, niesie bowiem zbawienie wszystkim pustym, zaś istoty żywe obarcza klątwą. Dobra, za 5 dych kupujemy. Dłoń mroku. Broń pozwalająca użytkownikowi na wykorzystanie mocy, którymi włada tylko Londor, kraina pustych. A proszę, podobno jest to również starodawna relikwia pierwotnego węża. I owszem. Dłoń mroku bezlitośnie pożera esencję swych ofiar i może przy okazji posłużyć jako nietypowa tarcza. Nie można jej trzymać oburącz. Umiejętność wyssanie życia, tak. No, tak samo jak w jedynce, wszystkie odporności takie same, stabilność niestety badziewna. No, ale ciekawa sprawa. W sumie to ma spore obrażenia od mroku. Nawet się skaluje nieźle. Pierścień nieszczerego mroku. O! Chyba kupimy. Zapewnia wygląd człowieka podczas bycia upiorem. To już wiem, dlaczego tam przy PvP-owaniu czasami takich widziałem. Jeden z iluzjonistycznych pierścieni, które noszą puści Londoru, pozwala zachować wygląd człowieka, będąc pustym. Puści Londoru są paskudnie nadszarpniętymi zębem czasu, notorycznie dwulicowymi i podejrzanie skrytymi istotami. Nic dziwnego, że wszyscy wokół traktują ich z odrazą. Właśnie, to chyba nie jest tylko kosmetyczny... Znaczy, no, w sumie to kosmetyczny efekt, ale w PvP to sprawia, że nie tylko się wygląda jak człowiek, ale po prostu jak gospodarz świata, co jest dosyć ciekawe. I pierścień nieszczerej bieli, czyli pozwala przybrać postać upiora. Aha. Myślę, że ten człowieka mi się bardziej przyda, chociaż no to PvP. Może jeszcze nie teraz. Chciałbym najpierw wbić poziom i porozmawiać. O, Good Hollow. I'm afraid I must say, Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Okay. If
forward to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Orbeck, nasz czarodziej. Orbeck of Vinheim is a if left alone, fall to this till we meet again. Zabić go czy co? Czy mogę tobie ufać? Mroczna pieczęć. Właśnie, jak ja w ogóle wyglądam teraz? Dawno się nie widziałem. Aha. Dosyć słabo. Ach. No. Ładnie. Czy ja tę linę miałem tak na sobie? Czy... A, to może... Nie wiem, efekt... Że niby do tej liny są strzały przytroczone, czy coś. Ale bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, umarł sobie. Trzeba pogadać z Orbeckiem, na pewno znowu będzie bluźnił, że nie mam dla niego żadnych ksiąg. Najpierw damy księgę Braillem, kapłance. Czy on tu w ogóle jest? Jest. W sumie to... mogę go zabić teraz i tak nie będę raczej korzystał z jego czarów. Proszę bardzo. Champion of Ash, this divine tome is forbidden. Zakazany owoc. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only. To może się dla niej źle skończyć, coś czuję. The little creatures that nibble at me in the darkness. No. To... tym... Aha, czyli tak jak myślałem, jakieś mroczne czary. 25 wiary, 23... Ponowna śmierć, a znamy. Przysięga milczenia, No, obawiam się, że... Tym, że dałem mi tę księgę, spowodowałem, że nie wiem, coś się z nią stanie złego. Tak, tak, wiem. Dobra, Orbeck, co masz do powiedzenia? Na te zarzuty. Back again, I see. I suppose this means you're after sorceries. Nie, nie do końca. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was, the very definition of a fool. I don't mean to seem overbearing, but any kind of fool, I hope. Czy sprzedajesz coś jeszcze, co mógłbym, czego mógłbym używać? Magiczną broń mam. Tarcza, szpieg. Wiem, co by mi się przydało. Ten taki cud był, który tropi przeciwników. No to do PvP kiedyś może. Pewnie wymaga więcej wiary niż mam. Come again. No. No tak, chciałem go zabić trochę. Trochę chciałem. A on mi tutaj, żebym przemyślał zabijanie, to na pewno nieprzypadkowe. Speak thy desire, honorable lord of hollows. Orbeck of Vinheim, if left alone, fall. Pewnego dnia, ciekawe jak szybko. Nie no, przede wszystkim tak, kupię jeden kamień do leczenia się z klątwy, bo warto mieć takie rzeczy. Ile trzeba do poziomu? Mogę tu zobaczyć? Wymagane jeszcze 200. Czyli łyknę jakąś duszyczkę i wbijemy poziom. No, nawet więcej niż trzeba. Ciekawe rzeczy się dzieją w naszym domu. Welcome, Hospi. Very well. Then take. Ciekawe, jak też mój poziom grzechu się przedstawia. Wigor do 20. Chcę.
Nawet jeżeli nie będę nosił jakichś ciężkich zbroi, to te bronie, na przykład ten wilczy miecz, który mam, jest ciężki. Więc wypada troszeczkę mieć mięśni. No, nie sprawdziłem w końcu duszy demona. Zobaczmy, co możemy nosić teraz. Ta zbroja mi się podoba, więc na razie przy niej zostanę. Upadłego rycerza. Gdzie są rękawiczki? I nogawki. 66%. Będę w stanie nosić talizman albo jeszcze coś. Może właśnie jakąś cięższą tarczę. Czemu ja tą tarczę noszę? Ona jest... Zaraz. Nie jest lepsza od mojej, prawda? Nie. Trzeba do schowka wsadzić. Ta jest interesująca. Więcej stabilności, no ale nie ma 100%. Ta inna rycerza, którą mam, wymagała więcej siły. Ile mam siły? 14. To też jest ciekawa. Dobra, na razie talizman. No. Mogę już to nosić fajnie. Schowek. Obejrzyjmy. Co możemy zrobić z duszy demona? Kamienne splunięcie, piromancja. Czyli ta umiejętność, której on używał. 12 wiary niestety, więc raczej nie. Technika renegackiego demona, stłumionego płomienia. Użytkownik pluje kamieniem. Jest on ciężki, lecz łatwo pęka. Okay? Za to mnie interesuje. Pierśń Havela, no. Ciekawe, jaki w tej grze ma efekt. 5000. Trzeba kupić. Pierścień dla wojownika, który lubi polegać na ciężkich pancerzach. Zwiększa maksymalny udźwig. Nazwano go po Havlu Skale, towarzyszu bojów pierwszego władcy Lorda Gwyna. Sztuka wojenna od wieków rządzi się tymi samymi prawami. Niechętnych do podążania śladami Havla jest nie mniej niż za jego czasów. A jeszcze pięść demona z duszy... Aha, to jest z duszy zwykłego jakiegoś demona. Demoniczna, tryskająca ognistą esencją pięść. Ciekawa sprawa, płomienne tornado. I coś jeszcze? Topór, no, demona. Demoniczna flara, tak, ogień. 5000 powiadasz? Nie wiem, czy będę w stanie tyle uciułać dusz. Może sobie zachowam jednak na razie tę duszę na jakąś czarną godzinę. I cóż, później przyjdę, kupię pierścionek. Tutaj to chyba wszystko. Znowu pewnie z pół godziny tu spędziłem, cholera. No ale cóż, ciekawe rzeczy się działy. Więc nie wiem, jeszcze nie będę kończył odcinka. Podróżniemy sobie gdzieś tutaj. Gdzie w sumie, nie wiem. Chyba do pierwszego ogniska na bagnie. Tam mam jeszcze sporo rzeczy niezwiedzonych w tej truciźnie. Nie wierzę, tutaj mnie nie było. Zaraz na prawo od ogniska. No, jest to możliwe. Fioletowy mech. Niewątpliwie się przyda. Tam mnie nie było. To już chyba jest, no... Bagno bez żadnego przystanku. O, i to głęboka woda. No dobra. Trudko. Przybywaj. Żelazne ciało. No. Najpierw chciałbym jednak iść w tamtą stronę, w lewo. Zobaczyć, co tam się dzieje. Tak, wiem, jestem zatruty. Rozwalam te krzyżyki, znaki, nagrobki z nadzieją, że... Czy z nadzieją, żeby mniej więcej oznaczać, gdzie już byłem. Au.
Wciąż nie wiem, czy te pijawki wyrzucają duży tytanit, czy nie. Mam nadzieję, ale na razie żadna nie wyrzuciła. Więc jeżeli rzucają, to z bardzo małym prawdopodobieństwem. Trucizna. Sama radość. Ile tych pijawek tu może być, no. No, tylko się nie usmażyć. Czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem? Nie widzę. Może w jakichś zakamarkach muru obronnego? O, pudło. W sumie, nie wiem, pozwolę truciźnie zbić mi życie dosyć nisko. Zobaczę, ile tak naprawdę teraz leczy mnie Estus. Myślę, że dosyć znacząco. W końcu mam plus 2 i na dodatek pierścień wzmacniający Estus. Być może ten pierścień będę mógł zamienić na przykład na Havla albo coś innego w przyszłości. Dobra, nie no, jeszcze trochę. Nie widzę bezpośrednio jakiegoś zagrożenia, więc spokojnie. Gnijące drzewa, tam jest jakiś kociołek. Czy to jest zupa ze Estusa? Może tarcza przed siebie na wszelki wypadek. Halo? Tutaj byłem najwyraźniej. Dobra, łyknę Estusa. Okej, no nie wiem, tak 3/4 na oko leczy. Zamordujemy wszystkie pijawy. Zaraz trucizna się skończy. Nie wziąłem świecidełka na tamtym moście. Kolejna pijawa. A, pamiętam, tutaj chciałem wejść, ale się nie dało. A tak z rozbiegu nie wystarcza, żeby ją zamordować. No ile was tu? Dużo. Odpowiedź. Dużo. A, stąd przyszły. Chwila. Umarły? Dobra. Spod mostu. Tam byłem. Dobra, miałem się trzymać blisko ściany. Rozwalić to, żeby wiedzieć, gdzie byłem. Tak. Tutaj nic nie widać wciąż. Więcej pijawek oczywiście. A, jest jakieś świecidełko. Dobrze, świecuszka. Ile tych pijaw, serio? Zgraje całe armię pijawek. Słyszę, że coś mnie śledzi. Dzień dobry. Już więcej się nie dało. Ciekawe, czy oburącz słaby atak? Nie, nie da rady. Niestety. No ale mam większy jakby zasięg. Poziomy. Idziemy przy ścianie. Żeby... Dobra, przy ścianie, ale też postaram się wewnątrz wszystko zmapować. Wykniemy Estusa.
No. Pudło. Jest świecuszko. No i niestety pijawa, ani jedna jeszcze nic nie wyrzuciła. Słyszę jeszcze gdzieś tutaj, nie? Rozwalmy te rzeczy, żeby wiedzieć, gdzie byłem. Tak, tutaj wszędzie byłem już. Te jakieś krzyże, głęboka woda. Okej, dobra, wracamy tam. No, wyłaź. No, całe szczęście, że truciznę można generalnie zignorować. Zbyt mało obrażeń zadaje, żeby się nią przejmować. Co mnie bardzo cieszy. Toksyny jeszcze nie widziałem, ale założę się, że w jakiejś postaci istnieje w tej grze. Okej, to nie była pijawa, to moje kroki tak brzmią. Świecidełko. Żywica zgniłej sosny. Czyli zatruwanie broni. O, to on. Dzień dobry. Aha. Nie da się go ogłuszyć jakoś łatwo. Cześć. Aha. Niemiło. O. Ej. Z jakiegoś powodu próbowałem kopać zamiast atakować. No. Ono tu. Jeszcze troszeczkę. O. A, pęknięta kula oka. No, trochę estusów zużyłem, ale... Tak, pamiętam, kiedy grałem tutaj mrocznymi upiorami PvP, to sobie też biegałem. Znalazłem jego. Znalazłem jeszcze kogoś. Dalej tam inne ciekawe rzeczy. Bazyliszki widziałem. Troszkę gdzieś dalej. Oraz... grzyby, takie jak właśnie z lasu w jedynce. Chociaż wyglądały na nie wiem, martwe, albo śpiące, albo coś. Też chyba były gdzieś przy ścianie. Czego on pilnował? Węgiel mędrca. Coś ładnego, obejrzę potem, bo na razie trucizna leci. Czyli tak, to było wszystko przy ścianie. Chwila, przy której ścianie, bo trochę już się zaczynam gubić. Żadnych dropów. Bieda. Tu byłem. No, przy tej ścianie byłem, tak? Tak. Tędy szedłem. Okej, czyli ta ściana zatacza jakieś półkole jakby, albo nawet, no, prawie całe koło. A po środku są jakieś, być może na tych wzgórzach stoją te ognie sygnałowe. No, ognie, które mamy zgasić, aby otworzyć wrota do wilczej krwi, cokolwiek to znaczy. Pewnie boss. Cóż by innego. Mamy też szkarady różne, których jeszcze nie zabiliśmy. Chociaż nie są jakieś super trudne, mają tylko jakieś dziwne czary, którymi mnie ostatnio jedna zaskoczyła. Czy tutaj nie ma jakichś świecidełek? Może jakieś ukryte przejścia?
Widzę chyba płomień. Być może jest to jedna z tych wież. Oho, może się poleczę łaskawie. Cześć. Pudło. Headshot. Grabik. Nieładnie. Jakie skoki. Trucizna działa. Niech sobie działa. Kiedy zwiedzę już jakby jedną część tego terenu, to będę mógł to olać. Chwila, przydałoby się jeszcze dojść do tego świecuszka na moście. Albo tu. Może ognisko jakieś? Chociaż nie, no już mamy tutaj kilka ognisk. No, nie do ognia. Skradanie się. Że niby tu? A, bo coś słyszę. No to się skradamy. Cóż tutaj czeka? Czy ja tu byłem, czy nie byłem? Przekonamy się za chwileczkę. Nie wiem. Jeszcze. Jest. Aha, są te cwaniaki. To się poleczę. Chodź tu. A. O, był atak krytyczny, ale nie wykorzystałem. To pewnie będzie płomień. To chyba nie jest NPC, tak sobie siedzi. Mogę się na to namierzyć? Czy nie? Mogę. Dobranoc. Znowu to. Aha, no tak, to jest kolejny płomień. Spróbuj gest. Serio? Dzień dobry. Halo? Jakieś trolle? Czy faktycznie coś tu można zrobić? Okej, brawo. Brawo za trolla. Czy to jest drugi czy trzeci? Nie pamiętam. Chyba drugi. Może i trzeci? Tak, drugi. Jeszcze jeden. To miło. Teraz mam chwilę, żeby przeczytać opis węgla. Węgiel mędrca. Broń kryształowa poświęconej głębin, czyli jakieś magiczne. Biały magiczny płomień z tego węgla otrzymał dawno temu od jednego z bliźniaczych kryształowych mędrców nieumarły legion. Kryształowa, czyli... Tutaj broń kryształowa to jest po prostu magiczna, czyli no ta z inteligencją. Nie wiem, czemu zmienili to tak poświęcona, to wiadomo, wiara głębin, pewnie mrok. Raczej nic dla mnie, ale czemu nie? Andrzej się pewnie ucieszy. Rozwalić wszystkie znaki. Z tego co pamiętam, te zniszczalne przedmioty pozostają zniszczone, jeżeli się nie umrze. Można odpoczywać przy ognisku. O, dzień dobry, a ty skąd? Pewnie sobie spał gdzieś tutaj. A ja biedaka obudziłem. A, zniszczyć wszystko. No. Jestem zadowolony. Czyli to był
drugi z trzech płomieni. Trzeci pewnie będzie gdzieś tam, gdzie są szkarady, te duże. Pewnie da się to jakoś zaobserwować. O, jest tam. Mniej więcej w tamtą stronę. W sumie tutaj chyba się pożegnamy. A w następnym odcinku będziemy kontynuować zwiedzanie bagien. Ach. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.